Witam Was serdecznie. Jesteśmy tutaj na pierwszym spotkaniu patronów. Mam trochę lepszy mikrofon, będę tutaj wypytywał się wszystkich, jak to tutaj wygląda. Dzień dobry, tu Radio Orzeł. Witam Was serdecznie. Jak Ci się podoba tutaj u nas? Radio Orzeł. Aha, dobra. Dobra, jest świetnie. A to do kogo to jest? Bo ja muszę wiedzieć, do kogo mówię. Mówisz do mikrofonu, ale nagrywamy, to potem będzie. Aha, to będzie potem, dobra. Także jeśli chodzi o mnie, organizacja stoi na poziomie pierwszoligowym. Naprawdę jest wszystko. Jest kawa, jest herbata, jest woda. Mamy tutaj również fotografów, mamy modelki, mamy też dziewczyny, które malują te modelki. Tak, ale tylko dwa aparaty, także musimy się zmieniać, nie? Trochę to jest takie nie bardzo. Ale, no wiecie, mamy piętrowo nawet, schody są, możemy przechodzić między piętrami, na przykład na dole jest klimat taki bardziej, wiecie, kanapy, sadomaso, te sprawy, nie? A u góry znowu tak ładnie, białe ściany, wiecie, i tak dalej, nie? Na typ anielski. Tak, na typ anielski. No. No i powiem wam, że pogoda, nie wiem jaka jest pogoda, bo jesteśmy w zamknięciu, jak szczury. A, i będzie niedługo jedzenie, także wszyscy się cieszą, że będzie jedzenie, będzie można pojeść, wiecie, te sprawy. Fajnie, żeby się jeszcze cieszyli, że mogą zdjęcia robić. Tutaj rozmawiamy. Chodź tu, gdzie uciekasz? Chodź tu. Uciek, no uciek nam, no. Tutaj mamy Adama, Adam nam tutaj bardzo pomaga. Ty w sumie to pomogłeś nam teraz organizacyjnie tutaj. No starałem się, ponieważ jestem uczestnikiem tego spotkania, to dlaczego mam nie pomóc? Weź mikrofon, bo mów, będzie lepszy dzień. Jestem uczestnikiem tego spotkania, więc z wielką przyjemnością przyłączyłem się również do organizacji tego wszystkiego. Ponieważ mam doświadczenie już z Polski, bo w Polsce organizowałem podobne warsztaty, w związku z tym wiem, czego się można spodziewać w takich sytuacjach i o tyle łatwiej je przewidzieć. Bardzo dziękujemy, zadamy. Postaram się zobaczyć kogoś jeszcze. A tutaj mamy... Tutaj mamy pierwszą dziewczynę, która testowała światło. Przedstaw się, dam Ci mikrofon, ok? Przedstaw się. Mam na imię Ania. Mieszkam w Doncaster. Nie wiem, co jeszcze sobie powiedzieć. Ale weź mikrofon. Okej. Okay. Mam na imię Ania, jestem z Doncaster i przyszłam się tu dobrze bawić. Dziękuję. Dziękuję. Mam aparat, jestem przygotowana. Jaka stajnia? Mam nadzieję, że się dużo nauczę. Jaka stajnia? Stajnia Canon. 3D. Będzie wojna. O-o. Ja Was tak przeproszę tutaj chwilkę, tak trochę spartańsko, ale tutaj mamy modela, przepraszam. Pani, która maluje tak ładnie farbkami, tak prosimy na bok, w lewo odsunąć się, ale tutaj, bo ja niestety muszę z laptopem. Nie będę Ci pokazywał na chwilę jeszcze, poczekaj, za chwilę, ok? Damy tutaj Kamila, ja z laptopa, więc mam trochę utrudnione sterowanie, masz mikrofon. O, witajcie, nie wiem do kogo mówię, ale mówię do chyba wszystkich. Tak, nazywam się Kamil, nie piję od wczoraj i czuję się bardzo dobrze. Bawcie się dobrze i oglądajcie, co się dzieje. Czemu nie od jutra zapytam? Ponieważ... lepsze dawno. Ale dzisiaj już piję, więc na spokojnie, ale nie piję od wczoraj. Okay. Dziękuję. To był nasz... Chodziło oczywiście o kawę. Tak, i orężadę. Nie, orężady nie piję, tylko... Ale też od wczoraj? Ale nie, to od wczoraj to chodzi tylko o Bimber, a także inny samogon, no i taką księżycówkę. Aha, dziękujemy, dziękujemy. Mamy nadzieję, że domu dane zdjęcia. Tutaj pani, muszę na ściągę, Monika. Dobry. Czym się zajmujesz? Ogólnie zajmuję się wizażem, makijażem również, no i fotografią w różnych sesjach, tak. Mamy pacjenta i klienta, tak? Tak. Super, dziękujemy. Ty już byłeś, odejdź. Sorry, my English is not perfect. Could you speak something? What you doing? Yes, 2 minutes. You are online already. Yes, apologize. What's your name? No, sorry. Sorry, no comment. Ok, thanks. Tutaj mamy chyba... Znalazłem modelkę, jeszcze jedną. Dzień dobry. Mikrofon do rączki. Jak się pani nazywa? Pani się znamy? Czy my się znamy? Chyba nie. Nie. Ania Powideł. Miło mi.
Mieszkam w Londynie, czym się zajmuję, pracuję w piekarni. Z zamiłowania modelka. Mam nadzieję, że coraz więcej i coraz częściej. No i tu ma. Ojej. No właśnie, się zestresowałam teraz. Dziękuję. Dziękujemy. Zrobimy drugie podejście. To nie będzie wycięte, nie martwcie się. Chodź. Nie no. Chodź, Beatko. Chodź. No chodź. To jest Beata. Jedna. Przepraszam. Bożenka. A czemu ja ciebie na Beatkę? Czekaj, bo ja mam odwrócić kamerę. Co mam? No, bo to jest tak zrobione. Zapraszam cię, bo mam mikrofon na lepce. Co ja mam gadać? Ja normalnie mało mówię. Beata, Bożena. Zawsze byliście mnie na kobiet? Bo ja mam trzecie Beatę i mi się automatycznie, wiesz? Aha. Beata, Bożena, nam jest tak podobna. Tak. To jest moja wina, to jest Beata. Bożena. To jest Bożena, ja nazywam się Łukasz Malec. Ja tutaj trochę tak, jak to się mówi, zebrałem go kupy. Pomogli mi w tym bardzo, Bożenka mi pomogła. Tak. Ja tylko wizerzystki znalazłam. Nic wielkiego. To jest jedna z nielicznych osób, która nic nie chciała, tylko być. Bardzo dziękujemy, mam nadzieję, że zrobisz świetne zdjęcia. Szkoda, że my nie mamy jakiegoś prezentera, bo moja dykcja jest na niskim poziomie, tym bardziej, że jestem chory. Pierwsza z przed kamerą, także ten, nie? Ale to laptop jest, to się nie liczy, wiesz. Ale jednak, okej. Okay. Ja to potem zrobię na YouTube, wiesz? To nie idzie, na żywo. Idę na górę. Ja was przepraszam, tak trochę bardziej barokowo, ale tutaj mam lepszy mikrofon, nie ma hałasu. I tutaj mamy pierwszą ochotniczkę. Dzień dobry, ja się nazywam Mależ Łukasz, a ty się nazywasz? Anita Hopcia. Tak, dokładnie. Anita pomagała mi trochę przy papierach, przy organizacji. Troszeczkę. No troszeczkę. Uświadomiła mnie, co powinienem spełnić i się przeraziłem. Ale ogólnie, tobie daj głos. Co tu robisz? Co będziesz tutaj chciała zdziałać dzisiaj? Będziemy pracować z modelami, ze światłem. Weź mikrofon, bo może uciekać. Weź mikrofon. Ja. Gdzie jest kamera? Tu jest kamera. No cześć, słuchajcie, będziemy pracować z światłem naturalnym, ze światłem studyjnym, będziemy wykorzystywać różnego rodzaju stylizacje z modelką i z modelem i miejmy nadzieję, że będziemy mieli dzisiaj bardzo fajne efekty. O, cześć, to jest Michał. Mateusz. To jest Mateusz. Mateusz też pomagał w organizacji. Odwalił dużą, nie będę mówił, kupę roboty, bo to się niesmacznie może kojarzyć, ale kawał do roboty odwalił. Proszę. Co ty tu robisz w ogóle? A, on odtworzył grupę ogólnie naszego spotkania, tak? Od ciebie się wszystko zaczęło. No i tyle zrobiłem w sumie. Tak, a kto zrobił resztę? Ten pan przede mną. No, tam chyba prawników, studio, co tam jeszcze? Modelki. Żeby się nie rozpadły potem. Takie tam, standardowe. Wszystko ogólnie. Nie, no nie oszukujmy się. Łukasz tutaj był 99% zaangażowany w organizację wszystkiego. Robił dym na grupie, ale to było widać tylko i wyłącznie, że mu zależy. I to tylko i wyłącznie tak trzeba to argumentować. Inaczej się nie da. No ktoś to nie zawsze dobre wieści musiał przedstawić. Ktoś, że tak powiem, tym złym musi być, no. A zły zawsze jest kierownik. Aha, dobrze. A to w sumie tak, no. Bo to by się zgadzało, mam pakietkę menadżer. To by się zgadzało. No. Tutaj. O, tutaj zapaliśmy pani na rozmowę z kim pani rozmawia? A jak pani nie chce rozmawiać przez telefon, to się pani rozłączy. Aha, tutaj mamy panią wizerzystkę, czy pani fryzjerka? Proszę, pani jest pomalowana. Szef w dziurawych butach chodzi, jak to mówią. Mikrofon będzie wygodny, bo to jest ciężki jest. I czym się pani zajmuje, co tu pani robi? Czy się pani podoba? Zajmuję się makijażem. A to później by tak. Ale zrobicie mnie na Photoshopie później? Na reklamie się pani. Panią nie trzeba na Photoshopie. Wie pan co, nie lubię kamery. Krótka reklama. No winne się robi, same kamery. No popatrz. Jak tak. Kto by ci się ożeniły? Nie, ja nie lubię kamery, sorry. Panie,
mogę się wykręcić od nagrania? No to ja was żegnam, nazywam się Łukasz Malec, żegnam was razem z Mają, a nie, zapomniałbym o mojej żonie, która jest sprawa, muszę iść jeszcze raz na Aby, bo by mi nie wybaczyła. Także do zobaczenia. A być tak samo, co będzie się działo? Chwilę, tak? Teraz można jeszcze jedzenie zamawiać, jak byś chciała. Aha, okej, słucho. Okej? A w branży robi. Dziękuję. Dziękuję. Na cały świat. Później podeślę linka. Później linka podeślę. Tutaj wszyscy są. Ruch jest straszny. O, straszny. Tak to wygląda. Jest pięknie, jest cudownie. Moja głowa tu przeszkadza. O. Tutaj Adam pracuje. Adam tutaj bierze i pracuje. Super. Ta pani jest pierwszym fotografem, u którego byłem z żoną. Tutaj. Chcę cię przyznać. Ale po co, nie? A to jest moja kochana żona, która ogarnęła całą biurokrację. Pokaż się tutaj. Bo... O. Żona ogarnęła całą biurokrację. Weź mi trochę, bo nie ręka, bo nie otrzymają. Coś o sobie. No dobrze, a teraz coś więcej? Coś więcej? Nie, no nic ciekawego nie mam. Joanna, to jest moja żona, trzy razem chyba od wielu lat? Daj, żeby mnie było słuchać. Od 19 lat. Moja żona pisze książki, także polecam Statera Dżun, możecie znaleźć w Empiku. Także się realizuje i wspieramy się nawzajem. Żona mnie wspiera w realizowaniu moich pasji fotograficznych, jak widać, a ja żonę się staram wspierać. Thank you.